Dzisiejszy odcinek będzie bardzo, moim zdaniem, ciekawy. Tworzymy sobie turniej czterech skoczni. Oczywiście klasycznie Oberstdorf, Gapa, Innsbruck i Bischofshofen, ale jak się ktoś przyjrzy, mamy rzecz jasna listę zawodników nie tutaj. Każdy ma 0. I taki mały eksperyment, kto wygra, gdy wszyscy zawodnicy będą mieli 0. Ach, reklamy, durne reklamy, no. Zaczyna niejaki Alihan A. No i słuchajcie, być może to będzie przyszły zwycięzca turnieju czterech skoczni. Popatrzmy na jego skok. On ma taki. Chwileczkę. Ty, to jest dobry skok! Dobry skok! On miał zero? On miał zero! O ku... Alihan. Ty, no ale żaden. Alihan miał zero? Skoczył strasznie dobrze. Słuchajcie, ja nie wiem, czy coś zdupcyłem, ale tutaj naprawdę na razie jeden zawodnik skoczył świetnie. Zobaczmy teraz na tatę Frenca. No. No i tatę Frenc z kolei skacze do dupy, więc co tu się wydarzyło? Zobaczcie, jaka różnica w ogóle. Myślę, że trzeba pozwolić po prostu algorytmowi, prawda, rozegrać te kwalifikacje. Raczej oczywistym jest to, że kwalifikacje wygrywa Alihan, drugi Noriaki, trzeci jest, co ciekawe, Biereng. W dziewiątce znalazł się także Stefan Hula. A gdzie jest Sebirżan? Się tu nie zakwalifikował. Piotr Żyła, Michel Hajbek, Mariusz Lindwik, Kuba Wolny, Feldoren, to już tam trzymy mało istotę. Karl Geiger, naprawdę? Tutaj robi się ciekawa sprawa, bo nie zakwalifikował się Gegner Granerud. A niestety Sebirżan, no nawet jak wszyscy mają równe szanse, to on musi być jak zwykle jednym z ostatnich zawodników. Nie wiem, czy to jest jakaś renoma międzynarodowa brana pod uwagę. Najgorszy skok to był skok dziełem Tomasza Pilcha, więc. No niestety. Dobra, to sobie popatrzmy na pierwszą parę KO minu Aleksandrusz Kulber. Rywalizuje z Angel Aniszkiem. Zobaczymy, jak sobie poradzą obaj panowie. Może taka kamera troszkę bardziej. Znowu skoczy. On znowu skoczy dobrze. No to jest nienormalne. No. Słuchajcie, myślę, że chyba lepszym wyborem byłoby tutaj symulacja, bo jednak jakby nie patrzeć, tutaj jest troszkę może mniejsza szansa na to, żeby. No właśnie, nie była taka sytuacja, bo to jest 50 punktów ponad. Kamil, bardzo cieszy mi to, że Kamil Stoch, pomimo tego, że jest w sumie no, słaby jak drewno, to jest naprawdę w stanie. Ten Mykola S w ogóle, on jest strasznie, on mi imponuje. Nie będę symulował specjalnie, nie będę symulował. Oczywiście chyba nikt się nie spodziewał, że wygra minu Aleksandrusz Pulber. Kamil tuż za podium, no najbardziej nieszczęśliwe przez niego miejsce, ale proszę zobaczyć, co się stało. Benedikt Cholub wskoczył na trzecie miejsce, iż Pulber jest no, liderem turnieju czterech skoczni. Możemy jeszcze obejrzeć tą zadziwiająco pasjonującą animację Robert Johansson, Benedikt Cholub i minu Aleksandrusz Pulber. To jest czołowa trójka turnieju czterech skoczni. Bynajmniej zdaję sobie sprawę, że to nie było miarodajne, bo ja nie wiedziałem, że jak będę oglądał zawodników, to oni później będą skakać tak w kratkę. Tymczasem, no zobaczymy. W ogóle Maćka Kota nie było nigdy widać, bo ja go połknąłem. Sabirżan. O, już oddał swój skok Sabirżan. Trwa ostra symulacja, ale wydaje mi się, że zaraz będziemy. No właśnie, już zaraz będziemy dochodzić do czołowej dziesiątki. No. Państwa, tym razem sytuacja inna. Władimir Zografski wygrywa kwalifikację. Jedyny zawodnik z dziesiątki, który w ogóle był z Benedikt Cholub, a reszta, powiem wam, jest tutaj śmiesznie. Co dziwne, nie zakwalifikowali się lider Pucharu Świata, minął Aleksandrusz Pulber. Sabirżan znowu się nie zakwalifikował. Ale gdzie jest Kamil Stoch? Kamil, dopiero 104! Ale zobaczcie tutaj. No Polacy nie spisali się chyba najlepiej. Stefan Hula również nie najlepiej. Swiatosław Nazarenko, to już nawet nie chcę komentować. No i ten Ilia. A jak z tym Ukraińcem, który ja go wychwalałem? Tak jest, Mykolajc się zakwalifikował, no czego to się było spodziewać? Czas na pary systemem KO. Paweł Wąsek, Klemens, Joniak. Udało im się zakwalifikować. Jeszcze był Oleg Zniszczo tam. No i popatrzymy, jak to będzie wyglądać. Remo Imhoff, Asashish. Nie wiem, jakie on ma nazwisko. Alihan, A. Francesco Merw, Mackenzie Baitaus, Klemens Joniak, Roman Kołodyłka, Filip Rajmund, Klemens Ajner i Kalle Harlainen. No jasne. Noriaki Kasai również się zakwalifikował. No i zobaczymy. Pewnie będą tu jakieś roszady. Będą jakieś roszady. Alihan A wygrywa kwalifikację. Ale tak naprawdę z poprzedniej dziesiątki tutaj nie ma żadnego zawodnika dosłownie. Cieszy też siódme miejsce Klemensa Janiaka, czy tam Joniaka, już nie wiem jak on tam się nazywa.
A z kolei inni Polacy, Mykola S troszkę słabiej, Aleksander zniszczył 19, Noriaki 28. Wydaje mi się, że to jest naprawdę, no, ciekawie, nie powiem. Tu zmiana lidera, ale to jest fantastyczne, nie dość, że ta kamera, to jeszcze te punkty, to jest coś niesamowitego. 75 punktów, ale za oba skoki? Sabirżan już skoczył, zobaczmy Tomasz Pilch, no chciałoby się, żeby Sabirżan w końcu coś wygrał, no bo jednak co jak co, ale chłopakowi się należy, no jest to taki, no i jakże się tutaj nie było spodziewać, jest trochę śmiesznie. Alihan, a jest dość wysoko, Tkaczenko, Nakamura, tym razem inny Rumun, Cacina jest na czwartym miejscu, wygrał to Alex Nizam, a gdzie są, gdzie jest reszta, no właśnie, gdzie jest reszta. Ale, mój kochany Ukrainiec nie zakwalifikował się niestety do w ogóle konkursu. Kamil Stok, no naprawdę fajnie zaczął, ale teraz to już naprawdę nie fajnie. Czy się Sabirżan jak zwykle trzyma poziom? To zajął zaszczyt na ostatnie miejsce. Bendik jako Zanegli. No, ale to jest tak słaby wynik. Bergizel 95,5 metra? A ile skoczył lider? Lider skoczył 100. To nie jest taka wielka odległość, to jest przeszło. Nie wiem, z 10 metrów. No więc dobra, zobaczymy jak sobie poradzą ci, którzy zdołali przejść kwalifikacje. Tym razem wygrywa to Fryderyk Wilms, tak? Ale proszę zobaczyć jak świetnie poradzili sobie Polacy. Chociaż no, kurde, różnica między pierwszym a ostatnim miejscem to jest... Znaczy dobra, przesadzam, ale różnica między pierwszym a 30 miejscem to jest, słuchajcie, 9,9 punkta. No i popatrzmy jak sobie poradzą zawodnicy. I kto dzisiaj wygrywa? Tym razem, o proszę, Fryderyk Wilmsztad utrzymał, ale jest Piotrek Żyła. Co ciekawe, ex aequo z Janem Herlem będą wygrywać, ale wydaje mi się, że w tym momencie to jest ten moment, w którym, no właśnie, czy jest roszada zawodników na pozycji liderujących? To jest śmieszne, Jan Herl zakłada koszulkę lidera. Jest to dość ciekawe z wielu okoliczności. Spójrzmy pokrótce na klasyfikację turnieju czterech skoczni. Liderem jest... Ale co? Słuchajcie, nie wiem dlaczego Jan Herl założył tutaj plastron lidera, skoro on nie jest nawet liderem tutaj naprawdę. Chyba, że źle patrzę. Martin Hammen, Remo Imhoff, Paweł Wąsek, Dawid Ziegel, jakiś Klin, Hanji Pong, Minu, Aleksander Szpulber, Alex Inzam i kto tu jeszcze jest? Jeśli chodzi o miejsca Polaków, to mam oczywiście Pawła Wysoko, ja Kacper Juroszek. Jeśli chodzi zaś o innych, to 33 Piotr Żyła, 35 Jakub Wolny, 46 Kamil Stok, Klemens Her, znaczy Habdas i Kot na 55, 6, 7 miejscu, po 62 Dawid Kubacki. A tymczasem, kto jest w ogóle najgorszym zawodnikiem? Chyba Odra ani razu nie zapunktował. Tych zawodników jest wielu, ale chyba najgorszym jest ten Ilia C, Matis Contamine, Valentin Fibel, Jarko, Merlinen, Andrasz, Fanemel, no i Sabirżan, on też jeszcze nie zdobył punktów. Pomimo tego, że jakby jest tutaj losowość, to widzę, że niektórzy zawodnicy ciągle skaczą beznadziejnie, na przykład taki Sabirżan, no nie wiem jak to jest odwzorowane. Znaczy dobrze jest to odwzorowane. Artiago tym razem wynurzył się i Paweł Wąsek 6, co on mnie bardzo cieszy. Mohamed Irfan też jest 10. Popatrzmy jeszcze na zawodników. W końcu Matis Contamine zakwalifikował się, ale to nie jest jeszcze oznaka tego, że... Ach! Kamil 54. Noriaki 64. Mykola 68. No i oczywiście klasycznie Sabirżan jest 98, ale ej, chyba on już wcześniej był 98. To jest śmieszne, różnica między pierwszym a 130 miejscem wynosiła 20 punktów, więc to naprawdę były żyletki. Dobra, słuchajcie, rozgrywamy tę pierwszą rundę systemem KO, czyli zobaczymy jak sobie poradzą. I tym razem Ipcioglu, no, to jest logiczne, prawda? Najsłabszy zawodnik TCS-u, teraz jest na drugim miejscu, Marusiak na trzecim. Martin Hamann, który według gry jest liderem turnieju czterech skoczni na miejscu 6. Andrzejek Stękała 12. Tomasz Szpil 15. Paweł Wąsek 17. No i to chyba byłoby na tyle. Dawid 25. To się nie zakwalifikował. Maciej Kot niestety. No. Ale Eisenbichla też się niestety nie zdołał zakwalifikować. Kasper Jurczak również. Reklama. Ej, co jest? Dlaczego Eisenbichla się zakwalifikował? Jakkolwiek dziwny nie był to turniej czterech skoczni, tak jednak wiemy, że wygrywa! Myślałem, że Paweł Wąsek, Jewchen Marusiak, ale
Chwila, wygrywają ex aequo z Ali Bedirem i Marusiak zostanie chyba liderem TCS-u. No moi drodzy, to będzie naprawdę śmieszna sytuacja. Zobaczymy, kto zgarnie tu turniej czterech skoczni. I Efchen, Marusiak, drugi jest Janher, a trzeci Francesco Mew z niewiarygodnymi notami punktowymi. 140, 116, 115 punktów. Dajcie znać, czy nie mam zrobić coś takiego z całym sezonem. Byłoby na pewno śmiesznie. Do zobaczenia, no i cześć.